Witam serdecznie. Dzisiejszy vlog jest arcyważny, o czym mam nadzieję za chwilę się przekonasz i naprawdę powinien dotrzeć do jak największej liczby osób. Dlatego ośmielam się Ciebie poprosić już na początku o łapkę w górę, komentarz i udostępnienie tego materiału. Proszę, rozpowszechniaj go gdzie tylko możesz: na swoim wallu, na Facebooku, na grupach, w komentarzach, a także wysyłaj go swoim znajomym. Sprawa jest naprawdę bardzo poważna i niestety na razie nieuświadomiona przez nas wszystkich, a tylko uświadomienie sobie, jak jest i że naprawdę mamy bardzo mało czasu na wyrażenie sprzeciwu, bo jak nie, to będzie bardzo źle. To jedyna szansa na to, żeby się nie dać. I tylko dlatego robię coś, co niektórzy nazywają żebraniem o lajki. Bo sprawa jest po prostu bardzo ważna. Drodzy Państwo, jesteśmy w czarnej dupie, a będzie jeszcze gorzej. W czasie nadchodzących miesięcy będziemy padać jak muchy. Prawie każdy Polak kogoś straci lub będzie znał kogoś, kto kogoś stracił przedwcześnie. Będziemy padać jak muchy nie w wyniku zarazy. Zwanej potocznie koronawirusem. Będziemy padać jak muchy w wyniku bardzo prostych schorzeń, które jeszcze do niedawna były pestkami. Po prostu szło się do lekarza albo do szpitala i załatwiany był problem. Będziemy padać jak muchy, jeśli będziemy mieli na przykład atak wyrostka robaczkowego. Będziemy padać jak muchy, bo z zawałem nikt nam nie pomoże, bo będą się bać, że jesteśmy y, koronapozytywni albo nie zdążą wykonać nam testu. Będziemy padać jak muchy, ale to z odroczonym terminem y, odejścia z tego świata w wyniku nowotworów, których albo nam nie zdiagnozują w porę, albo będzie terapia wydłużona, mniej skuteczna, lub może nawet przerwana. Nasze dzieci będą miały pogorszony stan zdrowia, bo nie będą przyjmowane do lekarza tak, jak powinny w związku z normalnym cyklem rozwoju dziecka. Tak jak na przykład niedługo po, um, niedługo po um, urodzeniu z dzieckiem się idzie do ortopedy, żeby ortopeda ocenił, czy dziecko się dobrze rozwija. Ale nawet nasze dzieci, które będą miały pecha i urodzą się za wcześnie, tak zwane wcześniaki lub dzieci z ciąż zagrożonych, które potrzebują jakiegoś e, wsparcia medycznego na samym e, początku i leżą na przykład na neonatologii lub na intensywnej terapii, noworodki zaraz po urodzeniu mają dużo mniejsze szanse na przeżycie, między innymi dlatego, że nie będą karmione mlekiem matki. A mleko mamusi to jest najlepsze co dla dzieciaka może być. Ono jest. Pełne fantastycznych substancji, między innymi przeciwciał. Wie to każdy rodzic, kto miał dzieciaka, przepraszam za wyrażenie, trzymanego na piersi. Dopóki dzieci są na mleku matki, praktycznie nie chorują. I jak się je odstawi, zaczynają chorować. A tutaj proszę bardzo, takie malutkie dzieciaczki czasem widzą mamusie pierwszy raz. Yy, yy, pierwszy raz. W czasie porodu, potem lądują na e, intensywnej terapii lub na neonatologii. Matka jest wywalana e, na ze szpitala i już nie może wrócić, nie może się nawet na to dziecko spojrzeć, bo, bo nie, bo wirus, bo wszyscy się go boją. Kochani? Tak, moi kochani. Jesteśmy w czarnej dupie. Zostaliśmy już teraz pozbawieni dużej części opieki zdrowotnej, tak zwanej służby zdrowia. A będzie jeszcze gorzej. Niestety sprawdziło się prawie w 100% to, co przewidywałem w moim vlogu opublikowanym jeszcze w czasie wakacji, jak PiS twierdził, że pokonał koronawirusa, że wirus jest już w odwrocie, a pan Morawiecki publicznie Um, chwalił um, ludzi, którzy przyszli na wiece polityczne bez maseczek. Wtedy opublikowałem vlog. Ludzie będą się bać chodzić do lekarza. Co zrobi minister y, Szumowski? Um, niestety, większość tego, co już powiedziałem w tym vlogu, się sprawdziło. E, w zasadzie pomyliłem się tylko w jednej kwestii. A mianowicie, no nie przewidziałem, że minister Szumowski ze względu na bardzo duże problemy PR-owe i po prostu wkurzanie społeczeństwa swoją bezczelnością, zostanie podmieniony na kogoś innego. Reszta jak na razie się sprawdza. Łącznie z tym, co mnie najbardziej przeraża, że PiS, bo to jest wina PiSu, że jesteśmy w takiej czarnej dupie, że PiS próbuje obarczyć. Winą za swoje zaniechania, swoje błędy, swoje nieróbstwo, swoje afery nas, Polaków, naród. I że szczuje nas, szczuje, szczuje Polaków na Polaków, że to my jesteśmy winni, kochani moi. Bo nagle się okazuje, że zapaści w służbie zdrowia nie są winni yy, co najmniej niekompetentni ludzie, którzy kupowali maseczki bez atestów od yy, od instruktorów narciarstwa, albo przedpłacali respiratory widmo um, e, handlarzom bronią i tak dalej. Nie! Słuchajcie, to są rzekomo winni ludzie, którzy nie noszą maseczek. Pies tym, że sam minister Ehm, przepraszam, sam główny inspektor sanitarny przyznał, że te maseczki mają głównie walor psychologiczny, że przypominają nam, że jest epidemia. Czyli sam facet główny inspektor sanitarny, przepraszam, główny inspektor sanitarny przyznał, że one no, mają głównie walor, mają walor psychologiczny, czyli nie mają medycznego. Oczywiście on mówił o tych maseczkach, o których ja mówię gaciowe, z takiej bawełenki, przez którą przeleci bez problemu nawet spora kropla śliny, nie mówiąc dużo wirusach który jest taki tyci, 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 tycienki, tyci, 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 że na niego splot maseczki to jest po prostu jak wrota. A on jest jak ziarnko piasku, nie? E, bo porządne maseczki tak coś dają, ale trzeba je nosić porządnie, e, trzeba e, je nosić zgodnie z instrukcją, tak jak trzeba i muszą być to porządne maseczki z odpowiednimi filtrami. Problem jest taki, że one są pioruńsko drogie, a zda prawidłowe ich noszenie w Polsce prawie nikogo nie stać. W związku z tym nas oszukują, że wystarczy sobie, przepraszam, za wyrażenie, inaczej przeszyte gacie założyć na twarzy, już będziemy bezpieczni. Nie, nie będziemy. Będziemy mieli tylko fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które jeszcze bardziej sprawi, że będziemy zagrożeni, bo mając fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ładujemy się niepotrzebnie w ryzykowne. Um, w ryzykownych sytuacjach, więc jeszcze raz po powtórzę, maseczki tak, ale odpowiednio, odpowiednio używane. To jest piorusko drogie, więc Polaków w większości na to nie stać. Robimy o tym oddzielny vlog. A niestety maseczki nieodpowiednio lub nieodpowiednio używane, a my niestety z racji biedy, w jakiej też wpędziło nas prawo i sprawiedliwość, bo nam strasznie kraj zrujnowali gospodarczo, no używamy głównie maseczek nieprawidłowych i nieprawidłowo przez to sami sobie szkodzimy. Bo na przykład. Yy, yy, narażamy się na złapanie posocznicy, że się tak wyrażę. Dam w opisie link do tego vloga, możecie sobie obejrzeć. I moi kochani, co się dzieje? Co się dzieje? Zaczyna się, zaczyna się szukanie winnych, bo to zawsze tak jest w systemach totalitarnych czy quasi-totalitarnych. Polska niestety ty już... Na miano z nazwą totalitarny w tytule zasługuje, niestety. Na razie jest to tak zwany pełzający totalitaryzm, quasi totalitaryzm, ale niestety jakaś forma neototalitaryzmu już w Polsce jest i w takim systemie zawsze musi być winny. No i tym winnym nigdy nie jest rząd, nie? Tak jak za Perelu. Temu, że PGR-y źle pracowały, że było mało żarcia, albo że wysłali żarcie do ruskich i nie było w kraju rolniczym jedzenia, no to niewinni byli rządzący, którzy do dupy rządzili, tylko winni byli Amerykanie, którzy zrzucali nam rzekomo stonkę. Tak? Polacy w Perelu wierzyli w takie brednie. Albo Kłopi, którzy rzekomo kitrali zarcie nie chcieli się po, po, podzielić z miastem. Było takie szczucie miastowych na wieś i, i odwrotnie, i to do dzisiaj pokutuje. Miasto z wsią jest bardzo pokłócone. Tak samo tutaj, PiS, który bardzo dużo z Perelu czerpie, wręcz garściami. PiS zdala sobie winnych. Winni są ci, którzy nie noszą maseczki i. Szczucie jest tak dalekie, że ja się boję, że niedługo ktoś kogoś zabije. I dlatego jestem przerażony, między innymi dlatego kręcę ten vlog. Kochani, rzecznik Ministerstwa Zdrowia apeluje, żeby osoby lekceważące obowiązek zasłaniania nosa i ust objąć społeczną infamią. Panie rzeczniku! Rozumiem, że o, e, według pana infamią mamy objąć tego biednego, starszego pana, który tutaj stoi w towarzystwie innych panów, jako jedyny nie ma maseczki. Coś się pan uwziął na tego biednego prezesa Kaczyńskiego? Co takiego panu zrobił, że chcesz pan objąć infamią pana prezesa Kaczyńskiego? Masz pan rozum i godność człowieka, starszy pan mieszka sobie z kotem w willi na Żoliborzu, no okej, okay, nie można powiedzieć, że nikomu nic złego nie robi, bo odpowiada pośrednio za zrujnowanie gospodarki Polski. No, niemniej jednak, jeśli chcecie go objąć infamią pisiory, to go obejmijcie infamią za to, że beznadziejnego człowieka na premiera wysunął, bo to de facto on wysunął, a nie za to, że nosi nie nosi maseczki. Może na przykład zapomniał. Może e, na przykład, e, nie wiem, duszno mu się zrobiło, to starszy pan jest. A może na przykład pamięta, co mówił minister zdrowia Szumowski w lutym czy tam w marcu, gdzie wyśmiewał ludzi noszących maseczki, mówił, że one nic nie dają. Coś się pan, panie rzeczniku, tak uwziął na tego biednego pana Kaczyńskiego. No Co on panu zrobił? Nie dał posadki? Może chciałeś być pan y, 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 nie tylko rzecznikiem ministra zdrowia, tylko samym ministrem, no. Przecież żeby zostać ministrem zdrowia w Polsce kompletnie nie potrzeba mieć wykształcenia medycznego. Obecny jest doktorem, ale ekonomii albo zarządzanie, już nie pamiętam. Albo prawa, coś takiego. Nie, chyba ekonomii. Za to wiceminister y, Patkiewicz, ten co, ten co mówi, że... że Konstytucja jest przestarzała i nie należy się nią przejmować? O, to ten jest nie po ekonomii, tylko po prawie. Patkiewicz albo Podkiewicz. Wiecie, ten, co wygląda jak nikoś dysma, tylko taki trochę nie za duży. Ehm, no masakra, nie? Kochani, wiecie, co to znaczy obłożyć kogoś infamią? Wiecie, tak jaka to jest poważna rzecz? Ehm, ja tutaj z, z, pozwolę sobie zacytować z Wikipedii. Infamia. W systemie prawnym rzeczpospolitej obojga narodów, czyli tej takiej. Można powiedzieć, najwspanialszej Polski, prawda? Infamia była orzekana wobec szlachty za najcięższe przestępstwa rozboje, kradzieże, gwałty. No a w tym wypadku nie noszenie maseczek, nie? Czyli włamać się komuś, rozbój, bardzo poważna rzecz kradzież, wychędożyć kogoś wbrew jego woli albo nie nosić kawałka szmaty na ustach. Jeszcze raz podkreślam. Maseczki, tak, ale odpowiedniej jakości, w odpowiedni sposób stosowane. I psim obowiązkiem rządu jest zapewnić te maseczki, a nie, no, skoro są, przepraszam za wyrażenie, tak doskonali, że nawet dla lekarzy brakowało, no to stwierdzili, dobra, to sobie chociaż tam człowieku z szalikiem yy, załóż. No. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w zimę, jak. Mm, się kropelki lodu zaczną na tych maseczkach, noszących często jednorazowych, przez całymi tygodniami osadzać. Lecimy dalej. Oznaczała utratę czci, zakaz sprawowania funkcji urzędnika zaufania publicznego. Czyli pan rzecznik chce, żeby pan Kaczyński stracił mandat poselski. Panie rzeczniku, to może dołóżmy jeszcze do tego takiego drugiego pana. Może pan go kojarzyć. Pański były szef, ile to razy facet maseczki nie nosił. Poza tym, że, e, poza tym, że mm, no, wyśmiewał ludzi noszonych, to już jak był nakaz, bo potem nam kazał nosić te maseczki, nie? E, złośliwi twierdzą, że dla to, żeby był zbyt e, na maseczki. Ja przypominam, że w międzyczasie pis e, chciał ograniczyć, podaż maseczek w Polsce w ten sposób, że poprosili rząd Chin, żeby z AliExpress i Alibaby nie sprzedawano indywidualnym Polakom bezpośrednio maseczek. Wiadomo, i twierdzili, że to po to, żeby walczyć ze spekulantami. Aha. Czyli ludzie nie mieli możliwości kupić sobie bezpośrednio od producenta, więc musieli od spekulanta. I to, i to, to była walka ze spekulantami. Nie, to było robienie nie, y, spekulantom y, przysługi, Pytanie, czy można być aż tak mm, niemądrym, czy, żeby uwierzyć w to, że, że, że PIS naprawdę chciał walczyć ze spekulantami, robiąc im przysługę. Ale także minister zdrowia szumowski facet ile to razy nie nosił tej maseczki? Raz twierdził, że jest zdrowy, więc nie musi. Raz twierdził, że on ma przeciwwskazania, a za chwilę twierdził, że nie ma przeciwwskazań do noszenia maseczek, bo w sensie, że nie ma czegoś takiego jak przeciwwskazania do noszenia maseczek. Może jego mu pan infamię załadujesz? Pański były szef, chyba pan kojarzysz. I dlaczego mi się to tak strasznie nie podoba, kochani moi? Bo poza tam utratą czci, zakazu sprawowania funkcji urzędnika zaufania publicznego oraz część, jest częściowe wyjęcie spod prawa Niekoniecznie wiążące się z nakazem opuszczenia kraju, ale częściowe wy, wyjęcie spod prawa. Wiecie, co to znaczy wyjęcie spod prawa? Nie, to nie znaczy to, na jakiej zasadzie będą amerykańscy żołnierze w Polsce, po tym jak pan Duda podpisze yy, umowę między rządem PiSu, a Stanami Zjednoczonymi, na mocy której amerykańscy żołnierze w Polsce będą mieli lepiej niż Polacy w Polsce. Wyjęcie spod prawa oznacza, że prawo cię nie chroni. Oznacza, że jesteś tak zwanym banitą. Oznacza, że każdy może złamać twoje prawa i nie poniesie z do konsekwencji. Przykładem z popkultury, z literatury oczywiście, jest, banity jest Robin Hood. Każdy mógł go zabić i nie podniósł za to konsekwencji, bo był banitą. W Polsce na szczęście, bo my byliśmy bardziej cywilizowani, infamia nie oznaczała, że każdy mógł cię rozwalić bez konsekwencji, ale wiecie, ale nie każdy będzie kojarzył prawo i tak dalej. Słuchajcie, to jest niesamowite szczucie. Szczucie ludzi na ludzi. Ja się boję, że przez tego człowieka, z imienia i nazwiska go wymieńmy, jak on się tutaj Nazywa e, wa, y, y, Wojciech Adrusiewicz. Ja się boję, że przez niego Polacy będą bić się na ulicach, dawać sobie po mordzie, e, a nie daj Boże, ktoś kogoś zastrzeli. Zwłaszcza, zwłaszcza, że mogą czuć się do tego uprawnieni, bo przecież PiS w końcu przepchnie tak zwaną ustawę bezkarnościową. Dwa razy już im się nie udało. Pierwszy raz im się nie udało, bo zapomnieli, nie mieli kworum. Więc im się nie udało. Drugi raz im się nie udało, bo Zbigniew Ziobro ze swoimi ludźmi się postawił i zagłosował przeciw. Co, biorąc pod uwagę, że reszta opozycji, praktycznie cała też zagłosowała przeciw, się nie udało. No ale teraz pan Ziobro chyba jest dogadany z panem Kaczyńskim i chyba trzeci raz będą puszczać tę ustawę bezkarnościową. Ta ustawa bezkarnościowa jest takim bublem. Rulem, oczywiście zrobionym po to, żeby pisowcy nie ponosili odpowiedzialności za rzeczy, które zrobili pod pozorem zarazy. Jeżeli kiedyś stracą władzę, i dla nich nie daj Boże, że przyjdzie tutaj władza, która będzie chciała ich rozliczyć, a dla narodu to daj Boże. Oczywiście nie wszyscy, nie wszyscy, tylko niektórzy, prawda? Nie wszyscy są zamieszani w aferę respiratorową, maseczkową i wiele innych, prawda? E... Oni tam, tam ekspresji w powiedziane, napowiedziane, że, m, y, k, że nie popełnia przestępstwa ten, kto łamie przepisy w imię walki z koronką. Czyli wystarczy się powołać, że chciało się walczyć z koronką i nie łamie się i się już nie popełnia przestępstwa łamiąc przepisy. Dowolne przepisy, również kodeks karny. Czy jak to wejdzie, to ktoś, kto będzie psychopatą, albo świrem, albo w razie głupi, a w 38-milionowym darocie takich ludzi niestety nie brak, może zobaczyć na ulicy kogoś bez maseczki, wyjąć giwere i go zastrzelić. Tego chcecie? Naprawdę? Tak Polaków chcecie na Polaków poszuć? Czy wy jesteście tak niemądrzy, czy jesteście aż tak wyrachowani i bezczelni? Bo to się w głowie nie mieści. Oczywiście nie wszyscy pisowcy, nie. No to nie wszyscy pisowcy piszą takie ustawy. Nie wszyscy pisowcy wzywają do infamii ludzi, którzy nie noszą maseczek. A jak byście wy się czuli, panie, panie jeszcze, jak, jak się pan nazywasz? Kurcze. Ja, panie Wojciechu Adrusiewiczu, a jakbyś się pan czuł? jakbym ja na przykład wezwał do infamii dla pana. Jakbym jak ja wezwał na przykład, żeby ludzie honorowi ręki panu nie podawali. Żeby ludzie honorowi nie obsługiwali panu w sklepach. Żeby honorowi taksówkarze i uberowcy na, na pański widok odjeżdżali z piskiem opon. Jakbyś się pan czuł? Jakbyś się pan czuł, jakby ktoś wezwał do tego, żeby pańskie, żeby jak pan przyjdzie ze swoimi hipotetycznymi dziećmi na plac zabaw, żeby, żeby wychodzić z tego placu zabaw. No czułbyś się pan bardzo źle i dlatego ja tego nie zrobię. Bo ja mam honor, godność człowieka, rozum. A w sumie, na zasadzie retorsji po tym, co pan zrobił, to wypadałoby naprawdę, żebyś pan poniósł jakieś konsekwencje. A mimo tego, że pan nakręcasz falę hejtu, nakręcasz pan falę hejtu, doprowadzisz pan do nieszczęść ludzkich. Bo ja mam nadzieję, że Polacy w swojej mądrości do rękoczynów czy innych gorszych rzeczy się nie posuną. Ale ile będzie kłótni w rodzinie, ile będzie niesnasek, ile będzie waśni, ile będzie nieporozumień, ile będzie jadów w społeczeństwie przez tą pańską wypowiedź. To pan jako rzecznik, rzecznik prasowy na pewno sobie zdaje takie sprawy. A kto jest winny, moi kochani? Za chwilkę sobie to wszystko poczytamy, pokomentujemy, to wszystko będzie. Ale kto jest winny tego, że jesteśmy w czarnej dupie? Powiedziałem, że pis. I teraz powiem dlaczego go pis. Kochani, pis był w idealnej sytuacji z wirusem. Po prostu idealnej. Gdy zamknęli nas w domach, mieliśmy jakieś prawie że znikome ilości dziennych przypadków, prawda? Ile tego było? Chyba 150 dziennie było, jak nas zamykali. Okazało się, że to siedzenie w domach gucio dało, bo. Mimo tego siedzenia w domach, yy, zamiast, ta, yy, zamiast ta epidemia się wygasić, bo nie mieliśmy kontaktów, to ona jeszcze rosła. Prawda? Ale zrobili ileś tam szpitali jednoimiennych tylko pod wirusa i tam było 10 tysięcy miejsc. Biorąc pod uwagę, że liczba chorych przekraczała tysiąc i to nie zawsze, yy, to z prostej matematyki wynika, że całe oddziały w tych szpitalach jednoimiennych musiały stać puste. Yy, teraz nie wiem dlaczego, jak to się mówi publicznie, to niektórzy ludzie mówią, że ty jesteś foliarz, że ty, że ty, że ty kłamiesz, że to nieprawda, że tak nie może być. A znaczy wiem dlaczego. Bo ludziom się pewne rzeczy w głowach nie mieszczą. Jak mówisz prawdę, szczerą prawdę, ale ona jest. Ona jest o rzeczach, których się nie chce wierzyć, bo one są tak straszne, tak złe, to ludzie to wypierają. I ludzie naprawdę wypierają fakt, że my nie byliśmy przyjmowani do lekarzy. Ludzie z rakiem nie byli leczeni. Ludzie chorzy, ludzie z wieńcówką nie byli leczeni. Że Jakaś biedna kobieta zmarła, będąc w ciąży nie dano jej pomocy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie. Duża część lekarzy w szpitalach jednoimiennych, przepraszam za wyrażenie, sobie bimbała. I nie, to nie jest wina tych lekarzy. Oni dostali zakaz wypowiadania się za mówienie prawdy o tym, jak było i nadal jak jest. Można stracić prawo wykonywania zawodu. Ja nie wymagam od lekarza, w praktyce można stracić. W praktyce Hubert Czerniak stracił, dla mnie zawsze pan doktor. Pozdrawiam, panie doktorze. Um, ja nie wymagam od ludzi takiego bohaterstwa, że poświęcili życie na naukę jakiegoś zawodu, są w tym cholernie dobre, że i będą ryzykować, że, że nie wiem, co będą musieli robić. Smażyć fryty w McDonaldzie, albo nie wiem, burgery w Burger Kingu, bo no bo oni są dobrymi lekarzami, umieją tylko to, znaczy aż to. Ale jak mi się nie pozwoli leczyć, to nic innego nie umieją. Także lekarze nie mogli mówić, ja nie mam do nich pretensji. Mam pretensje do polityków, którzy zrobili taki system. Kochani, to jest prosta matematyka. Zrobili całe szpitale, do których przyjmowani byli ludzie tylko z koronką. Całe szpitale. W tych szpitalach było 10 tysięcy miejsc. Obłożenie tych szpitali było maksymalnie kilkunastoprocentowe, co wynika z bardzo prostego porównania. Ilość ludzi w szpitalach z koronką do 10 tysięcy. Czyli obłożenie było maksymalnie kilkanaście procent, a więc lekarze pracowali maksymalnie na kilkanaście procent. Robili, co im się kazało. Nie mam do nich żadnych pretensji, ale to jest skandal, że w kraju, w którym tak ciężko dostać się do lekarza, rząd robi system, w którym lekarze ma o sobie bimbają. Nie ze swojej winy, tylko dlatego, że, zrobił się tak, że zrobiono taki system. To jest to skandal. PiS miał... Fantastycznie dużo czasu. Najpierw się okazało, że ta koronka przyszła do nas później niż na zachodzie Europy, przyszła dużo łagodniej, a poza tym jeszcze daliśmy się zamknąć w domach. Siedzieliśmy w domach, to dawało pisowi bardzo dużo czasu na działanie. Potem się okazało, że na początku wiosny nie na początku pod koniec wiosny na początku lata ten wirus w zasadzie odpuścił. Kolejne miesiące na pracę, kolejne miesiące na zrobienie dobrego systemu, kolejne miesiące na ściągnięcie leków, bo już są leki na koronkę, moi kochani. Na przykład Remdesivir. Mhm. E, respiratorów to tam podobno te respiratory bardziej szkodzą niż pomagają, no ale nawet ich nie ma. Mogli opracować system, mogli ściągnąć leki, mogli przeszkolić lekarzy, mogli wreszcie, Przeszkolić inny personel w pomocy chorym, bo nie wszystko musi robić lekarz, prawda? Można dać większe uprawnienia pielęgniarkom, ratownikom medycznym, sanitariuszom, nie jestem pewny, czy to jest dokładnie to samo, i tak dalej, i tak dalej. Usprawdzić system testowania, zrobić całą masę różnych rzeczy, przygotować kraj. A czym był zajęty PIS? Pierdzieleniem, że wygrali z wirusem. No tak wygrali, że jesteśmy w czarnej dupie. Przypominam, Mateusz Morawiecki mówił, że wygrali z wirusem. Ten sam Mateusz Morawiecki ze względu na polityczne korzyści dla prawa i sprawiedliwości mówił, że wirus jest już w odwrocie i że to dobrze, że ludzie na wiecach są bez maseczek, bo nie ma co się bać. No może pan Morawiecki zostanie o, nie, o, y, obłożony infamią za zachęcanie do nienoszenia maseczek. Ja cały czas podkreślam, dobre maseczki, dobrej jakości, z dobrymi filtrami, prawidłowo użytkowane. Tak. Tylko jak wyliczyłem w tamtym vlogu, to kosztuje masę kasy. Większość ludzi, gdyby miało prawidłowo używać maseczki w pracy, to nie zarobił w pracy na same maseczki. Nie można było otworzyć produkcji maseczek w Polsce przez te kilka miesięcy? Przecież koszt produkcji to jest kilkanaście groszy. I to mówię o takich porządnych, nie o tych e, tak zwanych chirurgicznych, których koszt produkcji to jest kilka groszy. Tak jeden, dwa. Ech. Tylko takich porządnych z filtrami FP3 albo nawet jeszcze lepszymi chociażby dla sanitariuszy. Czy wy wiecie, co to będzie, jak się służba zdrowia zarazi? Oni powinni mieć lepsze maski niż lakiernicze. Um, chociaż te lakiernicze, jak mają dobry filtr, to naprawdę sporo dają. Ale oni powinni mieć lepsze, oni powinni mieć specjalistyczne. Ja czasem na swoich miniaturkach e, odnośnie koronki wrzucam ludzi prawidłowo zabezpieczonych przed wirusem. To możecie sobie zobaczyć, jakie to są wielkie kosmiczne stroje. Naprawdę personel w Polsce taki powinien być chroniony, bo jak oni się pozarażają, to będzie dupa. Ja jeszcze raz przy, przy, przypominam: ja od początku, twier... znaczy nie od początku, odkąd mi przeszła korona paranoja, a za jej posiadanie oczywiście przepraszałem i odwoływałem. E... Um, 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 Boże, przepraszam, zaciąłem się. Ale jak już mi przeszła ta korona paranoia, to mówiłem wyraźnie. Mówię, tak, jak jest. Wirus jest, jest groźny. Na szczęście dużo mniej groźny niż nam się wszystkim wydawało, ale jest. E, i, e, i, I trzeba uważać, tak? Ale nie popadać w paranoję. A wtedy Bateuszek Morawiecki mówił, że wirusa nie ma, bo już z nim wygrali. Jest w odwrocie. Dlaczego to robił? Dlaczego to robił? No bo chodzi, bo. On, do, do, bo kto słucha Mateusza Morawieckiego? Kto słucha pana Kaczyńskiego? Jak myślicie, wielbiciele polskiego YouTube'a? No raczej nie. No generalnie tam pan Morawiecki jest trochę skończony, bo generalnie internet nie lubi hipokryzji, nie? No jak ktoś na przykład twierdzieli, że y, niszczył y, milicyjne nyski koktajlami Mołotowa a tak mówił w wywiadzie, który chyba sam, który był opublikowany na, na Facebooku, na oficjalnej stronie. Nie pamiętam jeszcze, premiera, czy pana Mateusza Morawieckiego, ale chyba, chyba, chyba premier Mateusz Morawiecki, coś takiego. No, że skutecznie, skutecznie rzucał koktajlami Mołotowa w milicyjne nyski. No, problem jest taki, że historycy twierdzą, że było inaczej. Kurczę, no. Hm, nie? Także, wiecie, no, generalnie kto słucha? No, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości słuchają. Generalnie, poza, generalnie ci ludzie mają autorytet wśród swoich wyborców. Poza nie mają. Czyli co? Czyli informacja od pana premiera, że, że ten wirus się już kończy, dotarła do wyborców prawa i sprawiedliwości, a celem było to, żeby oni poszli na wybory i zagłosowali na pana Dudę. Sam pan Kaczyński, słyszałem ten wywiad w radiu Maryja, czyli to już jest po prostu klemdera krem wyborców prawa i sprawiedliwości, zachęcał starszych ludzi, żeby poszli, na drugą turę. No ale pan Kaczyński wyraźnie jest koronasceptykiem, bo maseczki nie nosi, więc jest tak trochę usprawiedliwiony. On przynajmniej chyba nie jest hipokrytą, tylko po prostu robi co uważa. Tylko dlaczego kurczę pozwala hipokrytom rządzić? Prawda? Polityczne korzyści Ze, z cynicznych, politycznych powodów, pis. Zamiast przygotować kraj na to, co nadejdzie, zajmował się tym, że zajmowali się sami sobą i zajmowali się przekonywaniem ludzi, że już jest po problemie. Gdy inne kraje się przygotowywały. I teraz tak. Wspomniałem o Remdesivirze. Eee... Kochani, gdzie ja tutaj mam ten vlog? Dziennik Gazeta Prawda, bardzo szanowane medium przeze mnie i moim zdaniem powinno być przez wszystkich szanowane. W szpitalach kończy się lek Remdesivir, a chorych na COVID-19 ciągle przybywa. Remdesivir to jest jeden naprawdę lek na wirusa. Tym można skrócić przebieg yy, infekcji, tym można no, w cudzysłowie wyleczyć człowieka. Sprawić, że mniej cierpi, krócej cierpi oraz sprawić, że ludzie, którzy bez tego leku by odeszli z tego świata, jednak, e, jednak zostaną z nami. Można wyleczyć, można uratować życie. Kochani, nie kupili tego remdesiviru tyle, ile trzeba. Kochani, mamy początek października. Przed nami co najmniej cztery miesiące ostrej jadki. Co najmniej październik, listopad. Grudzień, styczeń. A przypominam, że ostatnio to jeszcze był luty, marzec, kwiecień, maj. Czyli by wychodziło, że 8. A nam już kończy się amunicja, już nam się kończy najważniejszy preparat do leczenia sobie z tym. Świństwo, nie? I teraz, za to, że są jakieś przeraźliwe wręcz. Obostrzenia, bo oni znowu zrobią obostrzenia, znowu zrobią lockdown, tylko nazwą go inaczej i za wszystko będą winić ludzi bez maseczek. Zobaczycie, będą straszne jadki na ulicach, bo się maseczkowcy będą z antymaseczkowcami napierdzielać, a powinno być wszystko, że my, Polacy, że to są winni niby my. Słuchajcie, w dniu, w którym kręcę ten vlog, czyli 7 października, było 3 nowych przypadków. I 75 osób, które odeszły z tego świata. Bardzo możliwe, że ze względu na to, że skończył się Remdesivir. Ale tego wam nie powiedzą, tylko wam powiedzą, że to wszystko przez maseczkowców. Więcej. Pamiętacie, jak jeszcze niedawno pierdzielili, że bezobjawowcy nie zarażają? No teraz już w takim razie po cholerę bezobjawowcy mają nosić maseczki, nie? Eee... Ale już pomijając to, słuchajcie. Pisz, tak się o głowę łapie, jak to możliwe jest, że są, że generalnie dwie trzecie ludzi, którzy się teraz zgłasza do lekarza, to, to nie wiadomo, gdzie to cholerstwo złapało. Pomijając fakt, że ustawili system tak, żeby system generował jak najwięcej nowych zakażeń, za chwilkę wam o tym po, o, poopowiadam, to. Kochani, no to jest tajemnica Poliszynela, że choroby to głównie noszą dzieci, roznoszą dzieci. Przynoszą to z przedszkola, ze żłobka, ze szkoły. Tak to już jest. Mhm. Także o ile ja nie popieram, żeby nie było wątpliwości skazywania dzieci na to na łażenie w maseczkach tanich cały dzień tych samych, a często kilka dni tych samych i tak dalej, i tak dalej. Bo, bo cały czas podkreślam, odpowiedni filtr, odpowiednio użytkowane. Nie może być tak, że dzieciak prawie cały dzień w jednej maseczce zasuwa. E, a tak zwane nauczanie zdalne to jest w ogóle jakaś, jakiś koszmar. Niemniej jednak e, należy sobie powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, że... Yy, że no, dzieciaki przywożą choroby z domu, no, yy, ze szkoły. no i, I zwykle to tak jest. I to jest prawie każdą taką chorobą. No, każdy, kto ma dzieciak, o tym wie. Dzieciak ktoś przywlecze ze szkoły, dzieciak przechoruje jeden, dwa dni jest zdrowy, a rodzice po prostu zdychają, no tydzień, dwa. Czasem można, yy, mo, mo, można przez dłuższy czas nie dość. I tak samo jest tutaj. Dokładnie tak samo jest tutaj. Chyba wiecie, dlaczego PiS tego głośno nie powie? Hmm. Ano z bardzo prostej przyczyny. Bo e, gdyby to powiedzieli, no to ludzie by za, zażądali zamknięcia szkół. Nie mówię, że słusznie, ale by zażądali. No to jak zamkną szkoły, no to ktoś się musi dzieciakami w domu zająć, nie? Dzieciaki starsze też mogą się same sobą zająć, ale młodszymi, zgodnie z prawem, ktoś musi się zajmować. I wiecie, kto się głównie zajmuje no i wtedy trzeba dać, e, dać świadczenie opiekuńcze jednemu z rodziców, żeby siedział w domu. I wiecie, które rodzice, zwyk... którzy, yy, które grupy społeczne głównie zostają w domu z dzieciakami? Urzędnicy państwowi oraz urzędnicy samorządowi, ale głównie urzędnicy państwowi. Wiecie dlaczego? Bo urzędnicy państwowi przez durną politykę rządu, nie tylko tego, ale również tego, zarabiają grosze na tle innych ludzi. Generalnie. W urzędach zarabia się dobrze średnio, bo jest tam masa polityków na urzędniczych stanowiskach i średnia zarobków jest wysoka. Ale do różnych tam polityków na urzędniczych stanowiskach, którzy zawyżają średnią, jest jeszcze cała masa ludzi, którzy często zarabiają niewiele więcej niż płaca minimalna, będąc po studiach i robiąc naprawdę trudne rzeczy. Niekoniecznie pożyteczne społecznie, ale trudne. W związku z tym. Sytuacja, w której dwoje urzędników, zwłaszcza w dużym mieście, a gdzie są głównie urzędy? W Warszawie, e, stać ich na. bo tu rozumiemy przecież te wszystkie ministerstwa, urzędy jakieś kontrolne i tak dalej. nie? E, sytuacja, w której dwóch urzędników stać na posiadanie dzieci, jest niezaczęsta. Zwykle jest tak, że Jeden rodzic jest urzędnikiem, a drugi pracuje gdzie indziej i dużo lepiej zarabia. To jak myślicie, jak będą mieli wybór, żeby yy, został w domu z dzieciakiem nisko opłacany urzędnik, albo wysoko opłacany, przepraszam za wrażenie, człowiek pracujący na mieście, to kto zostanie? No oczywiście, że urzędnik zostanie. I w związku z tym im się wszystko zaczęło walić, bo ludzie, yy, bo nie było komu pracować w urzędach. Pustne były te urzędy, nie tylko dlatego, że siedzieli na zdalnym. Natomiast jeśli chodzi o ten system, i już kończę ten materiał, eee... dlaczego ja uważam, że PiS zrobił system, który nakręca korona paranoia, A więc nakręca ilość zakażeń, a więc nakręca paraliż służby zdrowia. Bo to już jest paraliż służby zdrowia. Już ludzie boją się pójść do lekarza, ale nawet nie tylko boją się pójść do lekarza, co wiedzą, że nie ma sensu chodzić do lekarza, bo u lekarza po pierwsze, mogą ci sprzedać koronkę i masz problem. Po drugie, szansa na pomoc jest dużo mniejsza niż zawsze. A, a i tak już wcześniej nie za duża była. Kochani, w internecie krąży zdjęcie protokołu z wezwania karetki. Ja go dostałem od. Szanowanego przeze mnie medyka wiem, że to jest prawda. Człowiek rozwalił sobie nogę. Wezwał karetkę, ale w międzyczasie się uznał, że lepiej sam sobie to nastawi na podstawie tutoriali na YouTube. To jest absurd. To jest, to jest, tak nie może być. To jest jakieś chore. Ale. Zespół uznał, że ok, że w takim razie to oni nie przyjeżdżają. Ludzie już są tak zdesperowani, tak długo czekają na pomoc, że sobie sami próbują pomóc na podstawie doktora Google i tutoriali na YouTube. To jest absurd. Tak nie powinno być w normalnym kraju, No kurde. Ale dlaczego oni tak zrobili system, kochani? Duża część ludzi jest pazernych. I żeby nie było wątpliwości, jest różnica między. Tym, że ktoś chce zarabiać pieniądze, a tym, że ktoś jest pazerny, nie? Ja, na przykład, pieniądze są dla mnie ważne, ale nie, nie najważniejsze. A pazeraka zrobi wszystko dla pieniędzy. W związku z tym, jak się odpowiednio ustawi system pod kasę, to niestety zwiększają się odpowiednie, yy, pewne zachowania, które są przez tą kasę stymulowane. I tak. Wiadomym jest, że jeśli lekarz pierwszego kontaktu. Tak zwany lekarz rodzinny jest na swoistym ryczałcie. On dostaje od państwa pieniądze tylko za to, że się zapisałeś do niego. On cię może na oczy nigdy nie widzieć, a i tak co roku dostaje od ciebie pieniądze. za ciebie pieniądze. On woli, żebyś tego nigdy na oczy nie widział, bo jak do niego nie przychodzisz, to kasa mu spływa, a nie ma kosztów. Natomiast jak zaczynasz chorować, zaczynasz do niego przychodzić, to zaczynają się też koszty, więc on generalnie woli, żebyś temu mu dupy nie zawracał. Chyba że masz wirusa, ponieważ tak ustawił PiS system, że ten lekarz pierwszego kontaktu, dla którego jest bardzo często bardzo dużo skarg, bo ze względu właśnie na tą ryczałtowość, na to, że on faktycznie teoretycznie płaci za badania, bo jak on zleci badania, to musi za to zapłacić, i dlatego lekarze pierwszego kontaktu nie chcą zlecać badań, nie chcą robić wielu rzeczy, bo im się to nie opłaca, bo to są koszty. Um, jednocześnie tak ustalili system, że lekarz pierwszego kontaktu, jeśli ma pacjenta z koronką, to dostaje ekstra kasę za każdego jednego pacjenta, a ba za badania nie on płaci. Czyli Biorąc pod uwagę, że teraz już się tak dogadali z lekarzami pierwszego kontaktu, że w zasadzie oni totalnie uznaniowo mogą, e, mogą wysyłać na testem na koronkę, czego najlepszym przykładem jest Artur Dziambor. I nie, nie, nie atakuje Artura Dziambora, ale siedzi właśnie na, na kwarantannie i jest zapowiedziane, że będzie miał testy. Nie ma gorączki, nie ma utraty wechu i, i smaku, e, nie ma kaszlu i nie ma duszności, nie ma żadnego wskazania, żeby mieć zrobiony test, a już wiadomo, że będzie miał zrobiony test, bo się tak dogadał z lekarzem. Artur Dziambor, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Konfederacja. Nie hejtuje faceta, to jest niego widać. Chce mieć test, to korzysta, tak? Ale to pokazuje, że lekarz może wysłać na test kompletnie każdego. Potem kompletnie nie musi się tym pacjentem zajmować, yy, ponieważ może się nim zajmować na podstawie tak zwanej teleporady. Czy w ogóle tam nie musi do niego jeździć i tak dalej, co najwyżej sobie, sobie co jakiś czas z nim pogada przez telefon. Prawda? Czyli tak. A forsa jest dodatkowa. A jak się temu pacjentowi pogorszy stan zdrowia, no to go wyśle do szpitala. A więc nic dziwnego, że ci lekarze zachęceni finansowo, jak się tylko da, no wysyłają na testy ludzi, jak, ludzi jak szaleńcy. Prawda? A to w porównaniu z ty, w po, w, w połączeniu z tym, że. Że te testy wiadomo, że są niedoskonałe, że one dają wyniki tak zwane fałszywie pozytywne. Czyli część ludzi, którzy są wskazani jako chorzy albo zakażeni, są ludzie, którzy w ogóle nie mieli styczności z tym wirusem. Na pewno nie są chorzy, na pewno nie są zakażeni, nigdy nie mogli nie mieć styczności i wyjdzie, że jest pozytywny. I to było z samego i to było z samego ministra zdrowia szumowskiego, jak on, on to kiedyś powiedział, to było wprost, wynikało z jego wypowiedzi, dlaczego się nie robi testów przesiewowych. Czyli wiadomo, wysyłają na testy jak szaleni, mamy więcej przypadków. Jeśli wśród tych przypadków są ludzie w ciężkim stanie, a kwestia jest taka, że człowiek może być w bardzo ciężkim stanie i wykończyłoby go nawet przeziębienie, bo jest w tak ciężkim stanie. Ale ponieważ ma wirusa, to się uznaje, że wykończył go wirus, no to do całej masy nowych przypadków dochodzą także mm, ofiary wirusa, w cudzysłowie. I potem się okazuje, że na te tysiące ludzi, którzy odeszli z tego świata ze względu na wirusa, z oficjalnych statystyk, ludzi, którzy mieli tylko wirusa, czyli prawdziwą przyczyną zgonu był wirus, to jest kilkuset. Ostatnia statystyka, jaka była, to była poniżej 400-300 coś. To normalne? Nie. To jest jak najbardziej nienormalne. Dalej. Szpitale też bardzo chętnie yy, przytulą koronkowców. Yy, to jest bardzo dobry sposób na poprawienie sobie budżetu szpitala. Wiadomo, szpitale zadłużone yy, pod, yy, pod czub. Jak jest okazja zarobić, to trzeba zarobić, nie? Za pacjentów z koronką szpitale mają płatę ekstra i to praktycznie za wszystko. Nawet za posiadanie respiratora. Nawet nie muszą nikogo pod to podłączać. Ważne, że mają. Eee, za gotowość do transportu karetką. To są jakieś bardzo duże pieniądze, coś ponad 1000 zł, prawie dwa. Za samą gotowość. Robiłem na ten temat oddzielny vlog. No to dziwicie się, że eee, szpitale chętnie przytulą pacjentów koronkowych? Nie. I nie ma w tym nic złego, że ci pacjenci koronkowi dostają pomoc. Prawda? To jest bardzo dobre. Że dostają pomoc, powinni dostać pomoc. To jest ciężka choroba, prawda? Na szczęście nie tak zaraźliwa, jak nam się wydawało, i na szczęście nie aż tak ciężka, jak nam się wydawało, ale ciężka. Dobrze, że oni dostaną pomoc. Tylko szkoda, że w wyniku tego, jak ten system został y, zrobiony, chorzy koronkowi, po pierwsze, jest motywacja do ich indukowania. Czyli ludzie nie do końca koronkowi są traktowani jak koronkowi. Eee, prawda? A druga rzecz szkoda, że to, to wszystko dzieje się kosztem normalnych pacjentów, czy normalnych, niekoronkowych. Już zostało powiedziane i to w publicznej telewizji państwowej, że zmniejszyła się liczba tzw. procedur medycznych w Polsce. Co to są procedury medyczne? Bo to jest bardzo fajne słowo. To są Rzeczy, które nas leczą. Mniej ludzi, mniej jest zrobionych operacji na raka, mniej zrobionych, mniej ludzi jest leczonych na e, kwestie związane z miażdżycą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej i PIS zrobi, już robi, już robi to. Co przewidziałem wtedy, jeszcze w wakacjach? Wszyscy mówili: O, jak dobrze, jak dobrze. PiS powiedział, że, że już nie ma problemu. Będą trzymać nas w strachu. Po co jest to szczucie Polaka na Polaka? Po to, żeby ludzie w sposób słuszny i adekwatny nie wyładowali swojego gniewu na winnych, a winni są politycy. Oczywiście, ten gniew należy wyrazić w sposób demokratyczny, prawda? Czyli żeby zaczęli wreszcie robić co, po prostu spadkiem poparcia życia politycznego, żeby nie było ja do niczego nie zachęcam, poza tym, żeby wyciągnąć konsekwencje przy urnie. A polityku, do polityków apeluję: no proszę was, przedłóżcie. Dobro narodu nad swoje własne interesy i zacznijcie robić tak, jak trzeba, prawda? No ale po to, żebyśmy by się nie obudzili i nie powiedzieli kurde, no, przez ten pis będziemy dosłownie umierać. To, to oni tak, tak robią, żebyśmy jeden na drugiego, jeden na drugiego się czepiali, jeden na drugiego go atakowali, jeden na drugiego obwiniali o to wszystko. To jest typowy temat zastępczy. Druga rzecz, którą robią, trzymają nas w strachu. Bo jak człowiek się boi, siedzi w domku jak mysz pod miotłą, no to się boi cokolwiek odezwać, nie? I moim zdaniem po to są te wszystkie manewry, co nam syreny wyją od kilku dni o dziwnych porach i ludzi budzą, którzy w dzień sobie tam odsypiają noc tą pracę. Po to są te przymusowe wezwania do, na ćwiczenia wojskowe, w tym jak powiedział sam pan minister Błaszczak, ludzi, którzy nigdy w wojsku nie byli, czyli cywili. Jak można w cywilizowanym kraju zmuszać ludzi do służby wojskowej? To jest niezgodne z prawami człowieka. Jak, jak opozycja może tego nie krytykować? Prawda? I to nie chodzi o to, że jakiś rezerwista czy coś. Nie. Ciebie może do ciebie zapukać Kać, żandarmeria wojskowa i wręczyć ci pisemko, że masz się za chwilę stawić. Przykre, prawda? Pozdrawiam, moi kochani. Trzymajcie się. Jeszcze raz proszę o udostępnienie. Pa.